Czołem, kochani! Szczęść Wam Boże! Czy my możemy być dobrymi pasterzami dla drugich, tak jak Jezus Chrystus? Chcecie o tym wiedzieć? Tak więc mała czołóweczka i ruszamy ze Słowem Bożym! Kochani, bardzo Wam dziękuję za wszystkie pozdrowienia z tych niesamowitych miejsc. Naprawdę jesteście dla mnie nie tylko widownią. Czuję się z Wami jak z jedną wielką YouTube'ową parafią. Jesteście super. A teraz wracamy do kazania. Czy złobuza może wyrosnąć choćby porządny biskup, który umie być odpowiedzialny za innych? No cóż, o tym będzie dzisiejsza historia. Nie wiem, jak wielkim trzeba być urwisem, bo to, co robił nasz dzisiejszy bohater, Wilhelm Emanuel von Kettler, to przechodzi ludzkie pojęcie i najgorsze łotry ze wszystkich urwisów i łobuzów to pewnie przy nim wymiękają. Był człowiekiem, który z swojej młodości miał tylko jedne marzenie. Jak to zrobić, żeby żyć bogato, przyjemnie i wesoło? Niczym się nie przejmował. Pewnego razu, to zdarzyło się na polowaniu, kiedy udało mu się zestrzelić kaczkę, pies, zanim ją przyniósł, to ją poszarpał. Ten w pasji jednej wielkiej nawyklinał psa i ukarał. Ale pies jak pies, nie zrozumiał za bardzo, o co chodzi. I zdarzyło się to przy następnym razie i znów przyniósł poszarpane kaczki. Tym razem nie było, zlituj się. Rozścieczony młody Wilhelm zastrzelił psa. Wrócił do domu i pełen wściekłości nie mógł zciągnąć wielkich, długich butów myśliwskich. Porozcinał cholewy. Zniszczył je, no, nie przejmując się niczym. Niektórzy nawet opowiadają, że pewnego razu jak się złościł, to rozgryzł kieliszek bądź szklankę. No, nie ma tu za bardzo dobrych przykładów. Jednak jego życie zmieniło się, kiedy poznał Ewangelię. Lata minęły, a nasz bohater Wilhelm poczuł powołanie do kapłaństwa. Wstąpił do seminarium duchownego. Z biegiem czasu został nawet biskupem. I okazało się, że był bardzo dobrym biskupem, ponieważ przepracował cały swój charakter. O tym, jak bardzo się zmienił, świadczyć może historia na przykład, jak pewnego razu wychodził ze swojej mogunckiej katedry, podbiegł do niego chłopczyk, wyciągając rękę, jakby chciał się z nim przywitać. Biskup też wyciągnął do niego rękę, a ten na niego napluł. Złapał więc biskup Wilhelm urwisa. Wtedy urwis stanął jak wryty, przestraszył się bardzo, myślał, że zaraz dostanie po twarzy, bo kiedyś karano dzieci biciem. Nawet nikt się nie zdziwił takim strasznym rzeczom. A biskup Wilhelm pogłaskał go po głowie i spytał się czule: chłopcze, czy ktoś ci za to zapłacił? Spojrzał na urwisa jeszcze raz. Urwis pobladł i powiedział: tak, wafelinki. Biskup zajrzał do kieszeni, wyciągnął i dał mu 10 i mówił: to dla ciebie, byś zapamiętał, że takich rzeczy nie powinno się robić i nigdy nie warto grzeszyć za żadną cenę. Nie tylko w tym okazała się jego dobroć i czułość. Jako biskup stawiał w obronie chociażby wyzyskiwanych robotników, bardzo często biorąc ich w obronę
i domagając się praw, które byłyby sprawiedliwe. Po wielu latach papież Benedykt XVI w jednej ze swoich encyklik opisywał go jako człowieka, który w burzliwych swoich dziejach prowadzał i uczył innych sprawiedliwości społecznej. Nauczył się przecież od Chrystusa, że można być za kogoś odpowiedzialny i w ten sposób stać się dla innych dobrym pasterzem. Dziś w Ewangelii słyszymy słowa, które zapisał nam święty Jan. Posłuchajcie. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owce. Ja jestem dobrym pasterzem. I znam owce moje, a moje mnie znają, podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je potem znowu odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. Oto słowo Pańskie. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus przedstawia nam się jako dobry pasterz. Mówi, że dobry pasterz to jest taki, który potrafi oddać życie za swoje owce. Nie jest jak najemnik, któremu zapłacono za opiekę, który się do tego nie podczuwa. Nie czuje się odpowiedzialny za te owce. Jest jak prawdziwy, dobry pasterz, który potrafi ochronić swoje owce. W ojczyźnie Pana Jezusa pasterze używali do pomocy w swojej pracy kijów, które pomagały im zapędzać owce albo wyciągać, jeżeli gdzieś tam sobie coś zrobiła, to można było tą owcę uratować, przyciągnąć do stada. I do dzisiaj taki kij pasterski, który nazywamy pastorałem, jest insygniem biskupów, ich odpowiedzialności za powierzonych sobie ludzi w kościele. Biskupi nie mają swojego berła królewskiego, które mówiłyby o ich władzy, ani nie mają, nie wiem, jakiejś laski marszałkowskiej, czy jakichś, nie wiem, łańcuchów urzędniczych. Dostają pastora, aby pamiętać, że są pasterzami i mają być dobrymi pasterzami swoich stad, nas wszystkich wiernych w Kościele. I tu ktoś by mógł powiedzieć, hola, hola, proszę, proszę, proszę księdza, to miało być kazanie dla dzieci, a nie jakieś nauki dla biskupu. Nikt z nas nie nosi pastorału i nikt z nas nie jest biskupem. Nie chce ksiądz zaspokój. Nie. Może nikt dzisiaj z nas nie jest biskupem. No nie wiem, może jakiś biskup nas ogląda. Ale uwaga. Każdy z nas może być odpowiedzialny za drugiego człowieka. A nawet powinien być tak. Każdy z nas powinien tak pracować nad swoim charakterem, aby umieć być odpowiedzialnym za drugiego człowieka. Umieć dla niego stawać się dobrym pasterzem. Zobaczcie, wasi rodzice o was się troszczą, bo są odpowiedzialni, jak dobry pasterz za swoje owce.
Wy też możecie się już dziś troszczyć. Właśnie, na przykład na młodszym rodzeństwem sprawując opiekę. Pomagając komuś, kto potrzebuje pomocy. Może jest chory, może jest starszy. Może potrzebuje, żeby zrobić mu zakupy. Zobaczcie, jako chrześcijanie troszczymy się za ludzi, nawet tych, których nie znamy. Organizując różne pomoce charytatywne, zbiórki, albo działając w szkolnych kołach Caritas. To bardzo ważne sprawy. Bo kiedy ktoś widzi naszą dobroć i odpowiedzialność, wtedy jest możliwość, że zobaczy przez nas samego Chrystusa, dobrego pasterza. Przecież o to wszystko nam idzie. By świat poznał, że ma dobrego pasterza, który swoje życie oddał za swoje owce, za nas wszystkich. Byśmy my razem z nim żyli i zmartwychwstali. Okej, mam nadzieję, że teraz już wszyscy wiemy, że jeśli chcemy być dla drugich dobrymi pasterzami jak Jezus Chrystus, musimy umieć być odpowiedzialni. Mam nadzieję, że teraz mamy już jedno wielkie KPW. Jeśli podobało Wam się dzisiejsze kazanie, zawsze na YouTubie możecie kliknąć lajka. Jeśli macie jakieś pomysły na to, jak być odpowiedzialnym już teraz za drugiego człowieka, napiszcie o tym w komentarzach. Bardzo Wam dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia. Szczęść Wam Boże!